Bardzo dziękujemy, że zaszczyciliście nas Państwo swoją obecnością, zechcieliście się spotkać. Chcieliśmy przekazać informacje, czy potwierdzić informacje o kolejnej inwestycji realizowanej w powiecie wałbrzyskim, w naszym okręgu wałbrzyskim. Inwestycji bardzo ważnej, bo dotyczy obiektu sportowego w gminie Czarny Bór. Latem będzie można ćwiczyć sporty rolkarskie, jeśli chodzi o zimę, to sporty oczywiście zimowe, przede wszystkim narty biegowe, biathlon, ale w ogóle to będzie takie centrum sportowe, bo przecież jest tam i boisko i jestem przekonany, że szereg aktywności sportowych będzie się koncentrowała właśnie w Czarnym Borze i jestem też przekonany, że będzie to nie tylko dla gminy, ale również dla gmin okolicznych, również dla Wałbrzycha ważny obiekt, ważne miejsce. Bardzo się cieszę, że ten kolejny ponad 1 000 000 złotych trafi do naszego regionu. To po takich inwestycjach jak czy obiekt w Dusznikach, duży biatlonowy obiekt, czy inwestycjach takich jak w infrastrukturę, obwodnicę Wałbrzycha, czy na rewitalizację zabytków w naszym regionie. To kolejna inwestycja, która jest dowodem, że hasło zrównoważonego rozwoju, hasło dbania o nie tylko duże aglomeracje, ale również mniejsze gminy, nie jest pustym słowem, a rzeczywistością, którą realizujemy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości. Chciałem bardzo podziękować panu wójtowi za współpracę. Oczywiście, gdyby nie zabiegi, determinacja władz lokalnych, nie byłoby tej inwestycji, ale również myślę, że to jest dobra okazja, żeby Ministerstwu Sportu złożyć za pośrednictwem mediów podziękowania, bo to właśnie dotacja Ministerstwa Sportu pozwoli na realizację tej inwestycji. Cieszę się, że mogłem pomóc w przygotowaniach i zabiegach o te środki. Oczywiście deklaruję, panie wójcie, dalszą współpracę. Dziękuję bardzo za to wszystko, co pan robi dla regionu. Dziękuję bardzo. To ja przede wszystkim dziękuję ministrowi Michałowi Dworczykowi, że wspierał nas w tej inicjatywie, że pomagał nam w pozyskaniu tych środków, wspierał naszą ideę utworzenia takiego obiektu w Czarnym Borze. To jest sukces nas wszystkich, można powiedzieć, i Ministerstwa Sportu, i pana ministra Michała Dworczyka, zawodników UKM Lafir, bo również zabiegali o tą inwestycję. Gmina Czarny Bór słynie z biatlonu i myślę, że ten obiekt będzie służył przede wszystkim zawodnikom, ale tak jak pan minister wspomniał, będzie to obiekt ogólnodostępny, czyli będzie wykorzystywany przez mieszkańców naszego regionu wałbrzyskiego, ale nie tylko, bo też z sąsiedniego powiatu kamiennogórskiego, bo już zawodnicy z Lubawki, osoby z Lubawki trenują w naszym klubie, także będzie to obiekt dostępny ogólnie. Wiemy, że priorytety to będą biatloniści, ale skala tego obiektu pozwoli, że on będzie dostępny przez cały rok, tak jak minister wspomniał, rolka, ścieżki rowerowe, ale też i będzie sztuczne naśnieżanie i to będzie obiekt, który będzie można biegać na nartach, także wiele dyscyplin sportu można będzie uprawiać na tym obiekcie. Może nie będzie to tak wspaniały ośrodek jak w Dusznikach, bo wiem, że tam były większe pieniądze. My nie mamy aż takich dużych ambicji organizowania imprez międzynarodowych, ale mamy ambicje, żeby wychować młode pokolenie biatlonistów. Mamy naprawdę uzdolnioną młodzież. Wielu jest kadrowiczów. Obecnie nawet jest jeden zawodnik, który ma jeszcze realne szanse startowania na olimpiadzie. Myślę, że może mu się to uda, ale to już od niego zależy. My za bardzo wpływu nie mamy. My tworzymy doskonałe warunki do uprawiania sportu i myślę, że ta inwestycja i pozyskane środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, już dziękuję tu na forum medium, że to jest mądra inwestycja. Na pewno obiecuję, że zrobimy wszystko, żeby ona była w pełni wykorzystana i służyła mieszkańcom regionu.
No i dziękuję za to wsparcie, bo ono jest nieodzowne i bez tego wsparcia zdajemy sobie sprawę, że to wybudowanie tego obiektu by nie było możliwe. Bardzo dziękuję panie wójcie. Pan wójt powiedział, że znani sportowcy wywodzą się z Czarnego Boru, ale patrząc po twarzach zawodników, którzy dzisiaj są, to tutaj na pewno jeszcze Czarny Bór nie powiedział ostatniego słowa. To znaczy jeszcze wiele różnego rodzaju wyzwań sportowych, jestem pewny, że będzie miało miejsce z udziałem zawodników z Czarnego Boru, którzy będą osiągać sukcesy. Dzisiejszą inwestycję możemy traktować w kategoriach realizacji obietnic wyborczych, kiedy zawsze podkreślaliśmy, że nie tylko wielkie metropolie, nie tylko największe ośrodki. Jak Państwo doskonale wiecie, tych inwestycji w naszym regionie było już sporo, zaczynając od tej największej obietnicy Wałbrzycha poprzez bardzo dużą inwestycję, najnowocześniejszy w Polsce ośrodek biatlonowy w Dusznikach, rewitalizacja zabytków, odwierty geotermiczne. No moglibyśmy sporo wymieniać jeszcze przykładów, a teraz bardzo się cieszę, że w Czarnym Borze obiekt sportowy, który będzie służył nie tylko mieszkańcom Czarnego Boru, ale również okolicznych gmin, a myślę, że może i Wałbrzycha, będzie tam również boisko oraz inna infrastruktura. My wczoraj byliśmy w Dusznikach, tam także otrzymał Pan wielkie podziękowanie właśnie od wszystkich miłośników biatlonu, czyli ten region biatlonem stoi? No można powiedzieć, że rzeczywiście obiektów biatlonowych w stosunku do innych części Polski jest w naszym regionie więcej. Mamy też zawodników, którzy osiągnęli sukcesy określone i którzy wywodzą się z naszego terenu, więc jest duży potencjał. Dobrze, żeby wspierać możliwości szkoleniowe, dobrze, żeby młodzież od najmłodszych lat miała szansę rozwijać swoją pasję, ćwiczyć różne sporty, w tym również biatlon. Ja się troszeczkę już przyzwyczaiłem do wielkich inwestycji w Czarnym Borze, bo przypomnę, że obwodnica to 10 milionów, modernizacja ulicy Głównej, gdzie jesteśmy inwestorem zastępczym i jakby wspólnie z powiatem realizujemy modernizację ulicy Głównej, czyli tej naprawdę głównej, bo przebiega przez centrum Czarnego Boru, to jest jakieś 4 miliony 300, teraz kolejna 3 milionowa inwestycja, która każde te wymienione inwestycje są wsparte z funduszami zewnętrznymi. Przypomnę, że budowa centrum sportów zimowych albo budowa rolkostrady w Czarnym Borze i tras narciarskich, to jest wsparcie Ministerstwa Sportu i Turystyki, to jest kwota blisko 1 200 000 złotych. Te wcześniejsze to są prawie 50%, jeżeli chodzi o budowę obwodnicy pozyskanych z zewnątrz, ale też ta jest inwestycja ulicy Głównej, to jest program rozwoju obszarów wiejskich. Też podział po 3 milionów złotych wsparcia. Ja wczoraj byłam w Dusznikach, tam była wielka gala właśnie związana ze sportem zimowym, biatlonowym sportem. Będziecie rywalizować ze sobą? Nie ma takiej potrzeby rywalizowania, bo współpraca daje o wiele większe efekty i tak szczerze mówiąc to my też trenujemy na tym obiekcie, mówię o zawodnikach UKN Melafir, też trenują na tych obiektach w Dusznikach. To jest o wiele większy ośrodek biatlonowy, można powiedzieć, to jest największy ośrodek biatlonowy w Polsce. My nie zamierzamy tam konkurować, bo nasze przeznaczenie jest zupełnie inne obiektu. My bardziej robimy obiekt treningowy. No możemy przeprowadzać imprezy rangi ogólnopolskiej, tak jak przykład Mistrzostw Polski, bo ten obiekt będzie przystosowany do przeprowadzania takiej rangi zawodów, ale na pewno nie będziemy aspirować do międzynarodowych. No, może w przyszłości, ale na pewno nie na ten czas. My się skupiamy na tym, żeby tworzyć jak najlepsze warunki do uprawiania tej dyscypliny sportu i to jest takie zamierzenie i propagowania tych dyscyplin sportu, czyli narciarstwa klasycznego. I to będzie temu służyło. Tak jak wiceminister obrony wspomniał, Michał Dworczyk, że to ma być jakby dla całego regionu. I on taki będzie spełniał rolę, czyli dla regionu tu wałbrzyskiego i kamiennogórskiego. Już takie pojedyncze sygnały mam, że się interesują niektóre osoby, że chcieliby przyjechać do Czarnego Boru, pobiegać na nartach biegowych, zamiast jechać do Jakuszyc, bo jest to
droga krótsza, tak, 15 minut jesteśmy już tutaj w Czarnym Boże, na przykład spod Zamcza czy z Piaskowej Góry, a mamy już 500 metrów oświetlonej tej trasy, docelowo około kilometra będziemy chcieli doświetlić, nie w ramach tej inwestycji, tylko to jest przyszłość. No i te sztuczne naśnieżanie, to jest, powiem, że to jest w regionie pierwsza trasa biegowa sztucznie naśnieżana. Także to jest właśnie ten taki plus dla nas wszystkich. Myślę, że z czasem ten ośrodek będzie popularny w regionie, bo póki co to jest w Czarnym Boże. Właśnie o to jeszcze chciałam pana zapytać, no bo bieg Krasnali to jest coś, co w Czarnym Boże odbywa się od wielu, wielu lat i wiem, że przyprowadzają rodzice swoje dzieci właśnie na bieg Krasnali, a ci rodzice z kolei zaczynali także biegając jako Krasnale. I to jest takie przygotowanie do tego, co dzisiaj w Czarnym Boże za chwilę się zacznie odbywać. Pani redaktor ruszyła tego problemu aspektu społecznego sportu, bo właśnie z pokolenia na pokolenie tworzy się odpowiednie warunki, atmosferę do uprawiania tego sportu i to u nas w Czarnym Boże jest. Właśnie ten aspekt społeczny to jest bardzo ważny czynnik, który służy właśnie do rozwoju sportu. I tak to się odbywa, bo to jest chyba najstarszy bieg, jak dobrze pamiętam, na Dolnym Śląsku, bieg Krasnali. I czasami przy tych małośnieżnych gminach był problem, żeby się odbyła ta impreza. A teraz będziemy mieć takie możliwości, jak będzie tylko mróz, to niska temperatura, to będziemy mogli naśnieżyć i w komfortowych... Krasnale będą biegać. Krasnale będą biegać na nartach, bo już był jeden rok, gdzie biegali w sumie w biegach przełajowych, także to też tak było, ale to nam pomoże właśnie, że myślę, że turystyka taka aktywna się rozwinie i zawita do Czarnego Boża. W tej chwili w Dusznikach faktycznie powstał ośrodek taki na skalę europejską. Tam rozgrywane były w tym roku Mistrzostwa Europy. Zresztą w Dusznikach rozgrywane już były Mistrzostwa Świata, przecież biatlonie na nartorolkach, Mistrzostwa Świata w letnim biatlonie. Także Duszniki mają swoją tradycję. Jest to ośrodek już, który funkcjonuje od kilkudziesięciu lat. Rozwija się, jest doinwestowany, także bardzo fajnie. Mam nadzieję, że będzie się jeszcze rozwijał, że warunki i do startów, i do treningu będą bardzo dobrze, ale nie o Dusznikach. W Czarnym Boże w tej chwili jest klub, czy też cała grupa, bo to jest Melafir Czarny Bór wspólnie z zawodnikami AZS-u Wrocław, tam trenuję. Również zawodnicy wrocławscy tam uprawiają biatlon. I pomalutku mamy takie ambicje, żeby stać się wiodącym, absolutnie wiodącym klubem, czy też grupą właśnie w kraju. Pomału udaje nam się to osiągnąć, już w kategoriach młodzieżowych tak jest. Także ta inwestycja bardzo, bardzo nam pomoże. Myślę, że dzięki temu będziemy promowali również ten aktywne spędzanie czasu. I chcielibyśmy, żeby to się zesiło, a powstanie tego ośrodka raz pozwoli na bezpieczne uprawianie sportu, bo schodzimy w tym momencie z dróg publicznych, a po drugie właśnie wtedy, kiedy powstanie naśnieżanie jeszcze, już będziemy mieli warunki takie, jak mają górale zakopiańczycy, u których śnieg jest wcześniej troszeczkę dzisiaj jeszcze niż u nas. W ogóle moja grupa w tej chwili to jest grupa naprawdę fajnych zawodników. Mateusz Janik, nasz najbardziej utytułowany zawodnik, jeszcze młody, bo to jest 22-latek w tej chwili, ma dużą szansę, żeby wystartować w Igrzyskach Olimpijskich, ale niestety musi powalczyć o dziką kartę, dlatego że Polska nie będzie miała swoich reprezentantów, mówię o mężczyznach, z urzędu na Igrzyskach Olimpijskich, więc jest 6 dzikich kart. Myślę, że Mateusz ma szansę na zdobycie jednej z nich. Wczoraj w Skandynawii, gdzie jest na zgrupowaniu, startował w teście, sprawdzianie międzynarodowym, wygrał ten sprawdzian. No to jakby tak optymizmem wieje. Ale poza Mateuszem również mamy swoich reprezentantów w Mistrzostwach Świata Juniorów, Mistrzostwach Świata Juniorów Młodszych, w Nadziejach Olimpijskich. Nasi zawodnicy, dwaj chłopcy, startowali w Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży, w Olimpijskim Festiwalu Młodzieży również dwóch naszych zawodników startowało. Także
na dwóch reprezentujących Polskę. Mówmy się, że to jest pełny skład. W tej chwili jesteśmy mocniejsi, jeśli chodzi o mężczyzn. Myślę, że to się zmieni w perspektywie.